Polskich filmów fabularnych. Dzień dobry. Anna Maliszewska, Jakub Wejcznek, reżyserka filmu Tata. Filmu skomplikowanego, ale jednocześnie nie. Filmu trudnego, ale jednocześnie łatwego. Filmu polskiego, ale jednocześnie ukraińskiego. Tak. Jest to film pełen dualizmów, tak powiem. Jaki miałeś zamysł na to? Jaki był twój koncept związany z tym filmem? Bardzo dobrze to wyczułeś, ponieważ moim konceptem był dualizm, między innymi, czyli jak to się mówi po angielsku, oil and water, facet.